o czym teraz marzysz? Ojej, o czym teraz marzę? O tym, żeby wrócić do domu, mieć cudowny weekend właśnie ze swoim partnerem, który jest tutaj ze mną w Polsce. Mam dużo takich fajnych, małych marzeń, które spełniają mnie każdego dnia. I nie mam jakichś takich wielkich, ogromnych marzeń, bo czasami wtedy to nas gubi, chociaż z drugiej strony wiemy, do czego dążymy. Ja też wiele swoich takich marzeń spełniłam i mam wrażenie, że jestem na tym etapie, który jestem teraz, super szczęśliwa. Więc w sumie mam coś takiego, że wow, chcę się uczyć, chcę wielu rzeczy jeszcze nawet nie zdobywać, bo może zdobywanie jest złym słowem, ale chciałabym siebie edukować, bo miałam taką drogę w swoim życiu, że było mi ciężko i może czasami chciałabym też pomóc osobom, które będą potrzebowały, będą pytały o takie rzeczy, więc jakby otworzyć swoje serce szerzej bym chciała, że nie tylko właśnie tutaj telewizja, tylko jeszcze jakaś taka, wiesz, większa, ale to o tym myślę. Coaching? Nie, coaching, nie chcę być coachem, ale może myślę o czymś takim, żeby po prostu powiedzieć też swoją historię bardziej.